Kochani Sylwio i Witku, następnych 300 wspaniałych odcinków życzę... Gruba Mozarta! Dzień dobry. Witajcie. Witajcie. Dzisiaj odcinek specjalny. 300. 300. Jak widzieliście w filmiku początkowym, takie wielkie dzieła się dzieją przez Boga, który nas do tego zachęcił i dzisiaj też możemy zbierać owoce tego dzieła. No i dzisiaj też jest Dzień Dziecka, więc niech dzisiaj wszystkie dzieci będą błogosławione przez Pana. I niech radość, miłość, pokój Boży gości codziennie w ich sercach. I niech Duch Święty prowadzi je drogami Bożymi. Dzieci, wam wszystkim życzę miłego spędzenia czasu z rodzicami, żebyście były szczęśliwe, żebyście miały swoje poczucie wartości, żebyście się umacniały w Bogu. No i po prostu życzę, żeby były to cudowne święta. Amen. Amen, cudownie. Dzięki, Samuel. Dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Tobiasza. Ja, Tobiasz, w noc pięćdziesiątnicy, potem jak pogrzebałem umarłych, wykąpałem się i poszedłem na podwórze i położyłem się pod murem dziedzińca. Z powodu upału miałem twarz odkrytą. Nie zauważyłem, że ptaki siedziały nade mną na morze. Wtedy spadły ich ciepłe odchody na moje oczy i spowodowały bielmo. Poszedłem do lekarza, aby się wyleczyć, ale im więcej smarowano mi je maścią, tym bardziej oczy moje wygasały z powodu bielma, aż w końcu całkiem oślepłem. Przez 4 lata byłem niewidomy. Wszyscy moi bracia smucili się z mojego powodu. Achikar utrzymywał mnie przez 2 lata, zanim wyjechał do Elimajdy. W tym właśnie czasie żona moja, Anna, wykonując kobiece roboty, przędła. Odsyłała to wszystko pracodawcom, a oni dawali jej za to zapłatę. 7 dnia miesiąca Dystros odcięła przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oni dali jej pełną zapłatę i dodali do tego koziołka. Kiedy koziołek szedł do mnie, zaczął beczeć. Zawołałem wtedy żonę i powiedziałem: skąd ten koziołek? Czy nie pochodzi on z kradzieży? Oddaj go właścicielom. Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży. A ona mi rzekła: jest to podarunek dodany mi do zarobku. Nie wierzyłem jej i powiedziałem, żeby oddała go właścicielom i wstydziłem się z tego powodu za nią. A ona odpowiedziała: gdzie są teraz twoje ofiary? Gdzie są twoje dobre uczynki? Teraz jest już wszystko o Tobie wiadome. Oto Słowo Boże. No jest to dzisiaj nie za łatwy fragment Słowa Bożego, bo tak jak Księga Tobiasza jest taką drogą, w której Tobiasz właśnie jest, w której Hiob jest doświadczany, tak dzisiaj też widzimy to doświadczenie, które przyszło na Tobiasza. Na Tobiasza, który miał syna też Tobiasza. I tak w ogóle to jest przepiękna historia i dzisiaj w sumie z okazji Dnia Dziecka to ja zalecam rodzicom, polecam oczywiście w wolności przeczytanie tej księgi, bo to jest taka też piękna księga o wychowywaniu dziecka, o relacjach dziecka z rodzicami, rodziców z dzieckiem, o takiej Bożej mądrości w wychowywaniu dzieci. Także to jest w ogóle przepiękna księga historii rodzicielstwa, ale nie tylko, też i właśnie też tam jest później małżeństwo Tobiasza z Sarą. Też przepiękna historia. Ale dzisiaj, tutaj nie mamy tego w tym fragmencie, bo jest to we wcześniejszych wersetach, Tobiasz zrobił dobry uczynek. Tobiasz zrobił coś dobrego. Coś, co nawet nie podobało się mieszkańcom miasta i śmiali się z niego, co on to wyczynia, ponieważ pogrzebał zmarłego człowieka, pochował go do grobu, żeby nie leżał na ulicy. Też chciał zaprosić na świętowanie po pięćdziesiątnicy, czyli te 7 tygodni po przeżywaniu Paschy. Oni też mieli swoją pięćdziesiątnicę.
I chciał sprosić ludzi do domu na ucztę, ale nikogo nie było oprócz tego zmarłego, którego Tobiasz pochował. No i finał tego tutaj jest taki, że on traci wzrok. I jest to takie naprawdę ciężkie doświadczenie. I myślę, że ono towarzyszy każdemu z nas. Myślę, że każdy z nas przechodzi przez moment takiej ciemności, przebywania w ciemności. Tego, kiedy nie wiemy, nie widzimy rozwiązania sytuacji, nie widzimy drogi, w której możemy rozwiązać sytuację. I nawet może najbliżsi mogą być gdzieś nie podporą, ale w którymś momencie nawet takim trudem w przeżywaniu tej sytuacji, bo zaczynają jakieś wady nasze widzieć, przyczynę czy skutek tej sytuacji, która nastąpiła, która była trudna. I to jeszcze bardziej pogłębia to przeżywanie tego trudu. Ale mnie dzisiaj też dotyka w tym słowie. I wiem, że i tu dzisiaj nie mamy zakończenia historii Tobiasza, ale ona się tak nie kończy. Ona się nie kończy tym, że on tylko leży pod tym murem. Bóg przejmuje w życiu Tobiasza cudownie, przejmuje inicjatywę. I kiedy jesteśmy już teraz po świętowaniu zesłania Ducha Świętego, po pięćdziesiątnicy, to zawołaj dzisiaj do Ducha Świętego. Ja chyba 3 czy 4 odcinki wstecz dzieliłam się, może 2, nie pamiętam. Dzieliłam się tym, jak właśnie po zranieniu prosiłam Ducha Świętego o to, żeby mnie pocieszył. Duch Święty też przychodzi z prawdą i pokazuje nam prawdę o sobie. I to jest bardzo ważna część takiego chodzenia w trudach. Kiedy przeżywasz ciemność, to nie skupiaj się tylko na tym zranieniu, na tych ludziach, którzy ciebie zranili, nawet gdyby to byli ci najbliżsi. Ale proś Ducha Świętego, którego otrzymałeś już na chrzcie, później przyjęłaś go w czasie zesłania Ducha Świętego. Przyjmujemy co roku to nowe wylanie, nowe, i się napełniamy i dopełniamy się Duchem Świętym. To niech Duch Święty właśnie objawi ci prawdę o sobie, bo Jezus też nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy. A Bóg chce mieć czcicieli w duchu i w prawdzie. I o tym też mówiliśmy w czasie Antidotum, że my naprawdę musimy stanąć w prawdzie. Potrzeba nam tego, potrzeba. To pustynia czy ciemność. Są to takie momenty, w których Duch Święty może nas oczyszczać, pokazywać nam właśnie prawdę o sobie, jakie są moje słabości, nad czym muszę popracować, gdzie diabeł ma do mnie dostęp, gdzie jest mój grzech. I Bóg z tego miejsca, Duch Święty, wyprowadza cię ku światłości i tego doświadczy Tobiasz, choć jeszcze nie w tym rozdziale, ale on tego doświadczy. Natomiast też dotyka mnie dzisiaj to w tym czytaniu, że no, Tobiasz nie miał możliwości pracy. Nie miał możliwości pracy i wokół niego znaleźli się ludzie, którzy oferowali im tę pracę, jemu oferowali pieniądze, utrzymywali wręcz go, nawet tutaj było tak, że oni utrzymywali go przez 2 lata. A później jego żona podjęła pracę i ona dostawała takie pieniądze, które były na utrzymanie całej tej rodziny. Nawet dostawała więcej, widocznie tak wspaniale wykonywała swoją pracę, że dostawała jeszcze więcej. I to jest dla mnie przepiękne, że właśnie Bóg też w takich trudnościach przychodzi w takiej też materialnej pomocy, bo może dzisiaj z różnych powodów nie masz pracy i pozwól Bogu właśnie i przez innych ludzi zatroszczyć się o ciebie. I dla mnie dzisiaj rano otrzymaliśmy taki telefon z zapytaniem: Sylwia, bo właśnie jestem na zakupach i tak patrzę na te ceny, wszystko jest takie drogie, wasza rodzina jest duża, no teraz nie ma także, że Witek jeździ, że jeździcie, że macie rekolekcje. Czy wy w ogóle macie pieniądze na jedzenie, na życie? To było takie przepiękne zapytanie i no przepiękne, naprawdę, bardzo mnie to tak dotknęło i dziękuję tej osobie za taką troskę o nas, wam, bo to wy jesteście, dziękuję wam. No wiecie, o kogo chodzi, wy, właśnie do was mówię. To mnie bardzo tak poruszyło, że tak ni stąd, ni zowąd przyszedł ten telefon. Nie wiem, może to jest bardzo prorocze i za moment będzie tak, że będziemy potrzebowali takiego wsparcia
Ale już ktoś do nas zadzwonił wcześniej. Nie wiem, Boże drogi są naprawdę przemyślne i takie do przodu, zawsze, zawsze do przodu. I dziękuję Bogu za to, że mamy oparcie w Nim, ale też pokazuje nam Bóg jeszcze, kim mamy oparcie tu na ziemi, spośród ludzi. I to mnie dotyka. Ale też jeszcze jedna myśl teraz mi przychodzi, że sam Tobiasz, przeżywający ciemność, był poraniony i był też zraniony, nawet ze strony żony. Ale też w tej ciemności, kiedy ją przeżywamy, co jest bardzo trudne, wyjść poza siebie i zobaczyć, że ja też kogoś ranię w tej ciemności, którą ja przeżywam. Ponieważ jesteśmy często skupieni na tym smutku, mamy go tak, wiecie, tak przed twarzą i widzimy ten smutek, tą ranę i żalimy się i nad samymi sobą, czy innych jeszcze obwiniamy o tę sytuację, a dookoła możemy też stać się takim zranieniem dla innych, ponieważ żonę oskarżył o to, że ten koziołek jest jednak z kradzieży i musi go oddać, mimo tego, że ona dostała to jako nagrodę za swoją pracę, tak? I myślę, że w tej ciemności on też ją zranił, ale to pokazuje, że i my w ciemności, i ja też wiem, że ja patrząc na siebie, wiem, że w takiej ciemności często ja ranię innych i ja to widzę, Duch Święty mi to pokazuje, że brak mi cierpliwości, że nie tak odpowiadam, że nie chce mi się wiele rzeczy robić, że jakieś lenistwo się do mnie przykleja, jestem opryskliwa i to jest ten takiego czas właśnie z tego zderzenia się z prawdą o sobie samym. O jacie, ja zostałam zraniona, ale ja teraz ranię. O Panie, oczyś mnie z tego, Duchu Święty, wyprowadź mnie z tego. I zaczynam się modlić. I dziękuję, dziękuję Ci, Bogu, za to słowo, ponieważ ono nas naprawia. To słowo też nas oczyszcza i uzdrawia. I to będzie w następnych już rozdziałach Księgi Tobiasza, która jest przepiękna. I psalm 112. Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. No to jest życie człowieka sprawiedliwego. No jaki to jest człowiek sprawiedliwy? Taki, który wypełnia Boże przykazania. Spełnia Boże przykazania. Żyje według prawa Bożego. Chcesz coś powiedzieć? Okej, super. Nie w tym... w tej... Księdze Tobiasza, tak? Tak, w Księdze Tobiasza. Mnie dotknęło to, że... To, że mimo, że dostała ta drużyna właśnie koziołka, to jakby on chce to oddać, bo nie chce mieć za dużo. Uczy się to takie, że on uczy tego, że on jest taki skromny i Bóg nas uczy, żebyśmy byli skromni. Chwała Panu. Uczy nas Bóg tej skromności i mnie też właśnie uczy Słowo Boże to, że wszystko, co mam, mam absolutnie od Boga i nie jest to moją zasługą. Nie jest to moją zasługą, ale właśnie to, co mam, mam od Boga. I widzę to, że przychodzi do nas też to błogosławieństwo, bo błogosławiony człowiek, który służy Panu, tak naprawdę całym sercem służę Bogu, służę moim czasem, moimi siłami, talentami, odkrywam nowe, próbuję robić nowe rzeczy, na przykład ten filmik na początku, tak, żeby w jakiś sposób poświętować z Wami te 300 antidotum. Ale to wszystko jest na chwałę Boga, naprawdę to wszystko jest na chwałę Boga i doświadczam takiego błogosławieństwa i tego, że i nasze dzieci mają błogosławieństwo i
codziennie czegoś nowego się dowiadujemy, jak Bóg też im błogosławi, jak ich Bóg prowadzi, jak wyprowadza też z różnych trudnych sytuacji. To jest naprawdę przepiękne. Druga zwrotka, nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Wiecie, i Tobiasz, i Hiob są takimi osobami właśnie, które zaufały Panu w tej najtrudniejszej takiej swojej sytuacji. No Hiob totalnie odarty ze wszystkiego, Tobiasz pozbawiony wzroku, ale serce każdego z nich ufało Bogu i to, czego ja się uczę, czytając Słowo Boże i karmiąc się Słowem Bożym i żyjąc Słowem Bożym, to to, żeby moje serce ufało Jemu. Są trudności, przeżywamy teraz trudności, ale Bóg nas wyprowadzi. Moje serce ufa Bogu, że to właśnie Bóg znajdzie to rozwiązanie. Bóg znajdzie rozwiązanie na każdą moją trudną sytuację. Jego wierne serce lękać się nie będzie. No pytanie do każdego z nas, czy dzisiaj moje serce jest wierne Bogu? Czy moje serce dzisiaj jest wierne Bogu? Bo kiedy twoje serce będzie wierne Bogu, będzie twoje serce trwać przy Bogu. Serce w Słowie Bożym to jest centrum człowieka, to jest centrum, w którym jest też to życie. Z tego serca wynikają myśli, z tego serca wynikają działania. I czy to wszystko właśnie trwa przy Bogu? To wszystko właśnie trwa przy Bogu. I ja dzisiaj sobie też zadaję to pytanie, czy w każdej sytuacji moje serce jest wierne Bogu? Czy moje serce jest wierne Bogu? W każdej sytuacji, która jest w moim życiu. I kiedy jego serce będzie wierne Bogu, spojrzy z wysoka na swych przeciwników. Czyli ja po prostu stanę na nogi i spojrzę z góry na tych przeciwników. Nie z dołu do góry, że oni na mnie napadają i są tą górą, która ma mnie przygnieść. Tylko ja z góry patrzę, czyli mam nad nimi też władzę. A mamy władzę w imieniu Jezusa i przez krew Jezusa. Bóg nas tak cudownie obdarza i napełnia, że my naprawdę możemy się poruszać w mocy imienia Jezus i w mocy krwi Jezusa, aby z góry patrzeć na tych, którzy są naszymi przeciwnikami. I kiedy ja tego doświadczam? Doświadczam takiej mocy w czasie uwielbienia. W czasie uwielbienia, kiedy zaczynam Boga uwielbiać, to te góry, które są przede mną, one maleją, stają się pagórkami, stają się płaskimi drogami, a później dolinami. To jest fenomen Bożego działania. To jest fenomen, jak Bóg potrafi tak po prostu przemieniać sytuację. Rozdaje i obdarza ubogich. Ten sprawiedliwy rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. I ja dzisiaj rano coś otrzymałam, coś na czym bardzo mi zależało, coś co bardzo lubię, ale potem przyszła taka propozycja, żeby się tym podzielić i ja to oddałam to, ale z takim czystym sercem. Nawet przyszła mi myśl, że Sylwia, chyba będziesz musiała to oddać, i za chwilę dostałam SMS-a z propozycją, czy mogłabym... nie była to wprost propozycja, ale chodziło o to, żebym się pozbyła tego dobra, które otrzymałam. I oddałam to. Mówię, spokojnie, to ja to oddaję. I miałam w głowie taką myśl, że Bóg mi pobłogosławi. Przecież Bóg po prostu Bóg pomnoży to dobro. I dobrze, niech Bóg pomnaża to dobro. I kiedy już to oddałam, to na czym bardzo mi zależało, to był bilet na koncert takiego wykonawcy, którego bardzo lubię. Bardzo. Jego koncerty są klimatyczne. I oddałam ten bilet i za chwilę dzwoni koleżanka ze wspólnoty, czy chciałabym od niej to i to, bo ona tak właśnie o mnie pomyślała. I więc to było takie piękne, takie niesamowite, takie dobro za dobro. I to jest to, ale wcześniej musiało się uwolnić też moje serce właśnie do dawania, nawet tego, co jest najdroższe, co jest takie też dużą radością w życiu. I jestem po prostu
wolna, ale to też nie ja czynię. Czyni to we mnie Duch Święty. Duch Święty mnie uwalnia. Daje mi też tą wolność, którą otrzymaliśmy na drzewie krzyża przez Jezusa Chrystusa, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I dziękuję Duchowi Świętemu za tę sytuację, w której mogłam też doświadczyć właśnie tej wolności na rzecz drugiej osoby. I aklamacja dzisiejsza. Chciałbyś, Samuel, przeczytać? Aklamację tutaj, ten fragment. Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Amen. Amen. To jest przepiękny fragment z listu do Efezjan. I zobaczcie, niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem. To jest przepiękne błogosławieństwo, które dzisiaj mamy z aklamacji. Weź dzisiaj to błogosławieństwo, ono jest dla Ciebie. Kościół daje to błogosławieństwo wynikające ze Słowa Bożego. To błogosławieństwo płynie od Ojca, od Tatusia, który błogosławi Twoje serce i chce, żeby Twoje serce było pełne światła, Jego światła, Jego światłości, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Czym jest nadzieja, żebyśmy nie tracili celu, żebyśmy nie tracili drogi, żebyśmy nie żyli jak zagubione owce, ale żebyśmy żyły owce w najpiękniejszym, najwspanialszym stadzie, najwspanialszego pasterza na całym świecie, we wszechświecie. Więc dzisiaj przyjmuj to światło, które dzisiaj daje Ci to słowo. Przyjmuj to światło do swojego serca. Światło jest w Księdze Tobiasza. Światło Boże jest w psalmie. Światło Boże jest w tej aklamacji. Ja wierzę, że zaraz, jak przeczytamy Ewangelię, światło będzie w Twoim sercu właśnie przez słowa w tej Ewangelii. A dzisiaj mamy Ewangelię Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu wierny, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara. Chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. No, bardzo lubię ten fragment, bo to, w jaki sposób Jezus odpowiada, to jest nie jedyna w ogóle sytuacja, kiedy zawstydza i zachwyca, myślę też, właśnie uczonych w piśmie i faryzeuszy swoją mądrością i w taki sposób im odpowiada. Oni właśnie przyszli tak podstępnie, tak: my wiemy, ty jesteś naprawdę, ty jesteś prawdomówny, ale na nikim ci nie zależy, bo nie zwracasz uwagi jakby na człowieka, tylko pełnisz wolę Bożą, idziesz po prostu drogą Bożą i idziesz. I nic, co jakby z życia cię tu nie interesuje. Więc czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Czy wolno, tak? Mamy to robić, czy nie? A on odpowiada im w taki piękny sposób: przynieście tę monetę, tak? To należy do Cezara. I myślę, że dzisiaj też są takie okazje, kiedy możemy mieć pieniądze. Tak po prostu, gdzieś tam szara strefa się rozwija u nas w Polsce, myślę, że na świecie też. I każdy z nas musi, to już jest indywidualna decyzja też, nie? Choć dzisiaj słowo zachęca nas wszystkich, aby Cezarowi oddać to, co należy do Cezara, oddać państwu to, co należy do państwa, a Bogu to, co należy do Boga. I dzisiaj Jezus to pokazuje, żeby żyć też w prawdzie, że to jest właśnie też życie w prawdzie. I no, my płacimy podatki i wszystko, co sprzedajemy, czy jakieś płyty, czy książki, czy audiobooki, cokolwiek, wszystko jest na kasie, wszystko się zgadza. Więc te podatki wszystkie
wszystkie płacimy. Też długi czas właśnie modliliśmy się do Boga o rozwiązanie naszej sytuacji. No i cudownie, bo fundacja, która też jest, też to, co otrzymujemy, jest tą zapłatą, która też jest opodatkowana, więc jakby tu mamy takie czyste serca i ja dziękuję Bogu właśnie za to, że tak rozwiązuje każdą sytuację, że pokazuje Bóg nawet w takich rzeczach, że mamy być też tutaj uczciwi, że mamy być uczciwi, czyli to, co ja otrzymuję, to za to płacę podatek. I dziękuję Bogu za to, że właśnie On też sam pokazuje nam te rozwiązania, w jaki sposób to zrobić. No i to się też przejawia, słuchajcie, w takich codziennych gdzieś tam wyborach. Ja miałam taką sytuację, no jeżdżę autobusem i skończył mi się bilet miesięczny i tam musiałam z jednego miejsca do drugiego przemieszczać się trzema autobusami, tak? I jeden autobus to był jeden przystanek. Dość długi, no właśnie nie chciałam się iść na piechotę, ale on był dość długi i chciałam przejechać autobusem. Tym bardziej, że akurat nadjechał. No i tak mówię, a dobra, jeden przystanek, przejadę bez biletu. To jest tylko jeden przystanek. I wiecie co, i to jest takie niesamowite, bo kiedy właśnie chodzi się z Bogiem i chce się żyć, i człowiek jakby wchodzi w tą relację z Duchem Świętym, znaczy nawet nie jakby, tylko wchodzi w relację z Duchem Świętym, to Duch Święty zaraz szybciutko ciebie naprostuje, nie? I mnie właśnie naprostował, bo w momencie, kiedy ja chciałam wejść do autobusu, jeszcze dwie osoby stały na przystanku i mieliśmy razem wsiąść do autobusu, okazało się, że to są kontrolerzy biletów, więc ja wsiadłam do tego autobusu z taką myślą właśnie, o Panie, dziękuję Ci za tych kontrolerów, że akurat wsiadali do tym przystanku, na którym ja też miałam wsiąść i nie skasować tego biletu. I wiecie, to jest to, że myślę, że jeszcze wiele przede mną takich sytuacji, gdzie będzie wychodził ten stary człowiek, a ja chcę żyć w nowy sposób. I ja dziękuję Bogu, że tak mi pokazał. I weszłam oczywiście do autobusu i skasowałam ten bilet, chociaż na jeden przystanek, ale dziękuję Duchowi Świętemu, że tak mnie naprawia, i pokazuje mi tą właściwą drogę. I pomodlimy się, co? O dzieci. Tak. To Panie Jezu, ja Ci dziękuję za każde dziecko, które Ty powołujesz do życia. Dziękuję Ci, Panie, już za te wszystkie dzieci, które są jeszcze w łonach swoich matek. Dziękuję Ci za te dzieci już narodzone. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za ich obecność na świecie, za to światło, za radość, za prawdę, którą noszą w sobie i której możemy się od nich uczyć, Panie, tej takiej postawy życia w prawdzie. Dziękuję Ci. Chcesz coś powiedzieć do modlitwy? Panie, proszę Cię, żeby dzieci, które mają się nie narodzić, się zawsze rodziły, żeby dzieci się nie rodziły niepełnosprawne, żeby były pełnosprawne, żeby były mądre. Amen. Amen, Panie. Niech Twoja pełnia błogosławieństwa spływa na każde dziecko, ale też i na każde Boże dziecko, niezależnie od wieku i PESEL-u. Abyśmy, Panie, dzisiaj też doświadczyli tego, że każdy z nas jest Twoim dzieckiem, właśnie takim ukochanym, który troszczysz się i prostujesz nas i kształtujesz nas, choć czasem to boli, kształtujesz nas według Twojego serca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa, pa. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,